Siemano, witam w kolejnym odcinku, z tej strony Daniel. Od razu znajdujemy się w Nissanie. Zabierzemy się dzisiaj za naprawę licznika, a dokładnie obrotomierza, bo niestety nie działa. To jest normalna przypadłość w Nissanach. Co za tym idzie? Trzeba poprawić luty, które są z tyłu licznika. A przy okazji wymienimy jeszcze żarówki na LEDowe, bo zwykłe, seryjne się nie sprawdzają, po prostu. Szyny były złe, a podwozie też było złe. Trzeba coś z tym ogarnąć i myślę, że to też będzie takie odświeżenie do wnętrza. Po 26 latach no można coś po prostu z tym zrobić. Więc zaczynamy robotę. Miłego oglądania. Jeszcze na wstępie dodam, że pojawił się nowy adapter do radia. Ostatnim razem był karton zaślepiający dziurę. Teraz udało się wydrukować na drukarce 3D cały ładny adapter. Ogólnie to jest zaślepka. To można w każdej chwili wyciągnąć. I kiedyś pewnie pojawi się tu jakiś zegar albo ładowarka. No na tę chwilę nie jest mi to potrzebne. Także jest zaślepka. Myślę, że fajnie to tu pasuje. Tyle no. Jest ładnie, schludnie. Przynajmniej już nie ma tego starego kloca, co tu był. Dobra. Pora na obrotomierz. Zaczynamy. Tak, krótki update. Mamy już wszystko tu powyciągane. Zostało odkręcić jedną śrubkę tu i dwie śrubki po bokach. Raz tu i raz z drugiej strony. No i targamy. Chciałbym wam pokazać, jak te żarówki świecą, ale nie wiem, czy będę w stanie. Jest jasno. O, nic nie widać. To jest właśnie to. Nawet nie widać, że coś się w ogóle podświetla. Tam widać, że światła świecą. Ja żarówki. Żarówki to jest po prostu jakiś paść. No, ogólnie wymieniłem żarówki na LEDowe, jak już mam je przy sobie. Może tak nie widać w różnicy, ale od boku już widać, że po prostu coś się podświetla. O, najbliższe. Mi się już podoba. To tak, żeby dostać się do obrotomierza, musimy powciskać wszystkie te czarne plasticzki i rozdzielić go na pół. Właśnie o. O. Właśnie w taki sposób. I teraz odkręcamy te trzy. W tym przypadku chyba powinny być cztery śrubki. I będziemy mogli wyciągnąć sam obrotomierz. O. Tu proszę bardzo. Ledziki już wsadzone na miejsce. Raz, dwa. Trzy. Elegancko. Dobra, wyciągamy. To tak, tutaj po prostu weźmiemy lutownicę i każdy jeden punkcik przelutujemy. Rozgrzejemy starą cynę i przelutujemy jeszcze raz. Bo najprawdopodobniej któryś z tych lutów pękł, nie ma obwodu i wystarczy po prostu
przegrzać to na nowo i poskładać. I powinno banglać. Miejmy nadzieję, że będzie działać. One eternity later. Mamy już wszystko przelutowane. Nie wiem, czy różnicę jaką widać, ale składamy i liczymy na to, że będzie działać. Chwila prawdy. Dobra, może to wyłączymy i to wyłączymy. O, jest pierwszy postęp. Po przekręceniu zapłonu obroty zostają na zero i sprawdźmy, czy działa. Haha, zajebiście. Zajebiście. Już w sumie ten pan kolega, atakmiter, nie będzie nam potrzebny, no bo obroty wróciły na miejsce. Zajebioza. I tego pana też niestety widać obroty. Znaczy niestety. O. Zajebiście. Dej mu na zimnym! Dobra. Gasimy i składamy. Poskładane ładnie na gotowo, wszystko miodzio. Tak. Miejmy nadzieję, że tylko obrotom jeszcze nie zepsuje jakoś szybko. Nie wiem, dobrze jest. W ogóle nie muszę pomyśleć nad jakąś kierownicą. W planie było kupić jakiegoś fake Vertexa, ale wiecie jak to jest z fejkowymi kierownicami. Lubię się złamać. Chuj. No, także ta trochę jest ściorana. Jeszcze zobaczymy. A jak nie, no to jakieś nardi. Coś będziemy myśleć. Myślę, że i tak jakieś postępy się tu robi. Dzisiaj idzie na handel. Zajebista furka. Szkoda mi trochę tego auta, bo służyło bardzo dobrze jako daily. No, no niestety to pochłonęło znaczny budżet i trzeba kupić coś tańszego. Bo to niestety, jak wszyscy wiedzą, 2.8 pali trochę, żeby jeździć tylko do roboty i z powrotem i ewentualnie na jakieś zloty, i to po prostu jest ciężko. Tak to się prezentuje. Myślę, że nie ma źle. Bardzo fajna fura. Jak ktoś nigdy nie miał VR6, to polecam. Dźwięk robi robotę. Ogólnie wgrany jest jeszcze launch control. Z Pops and Banks. Mm.
że jak coś, to tam sobie coś strzela. Niestety kad jest dalej w aucie, także nie ma ognia. Ale i tak jest fajnie. Na pewno wyróżnia się spośród reszty golfów. See ya! Pojechało do Londynu. Siema, mamy kolejny dzień. Dzisiaj będziemy się wybierać do Caffeine Machine. Ogólnie zaplanowana jest noc 200SX, także wszystkie Sylwie S13, S14, S15 powinny się pojawić. Dodano też, że wszystkie Nissany też są zaproszone i mile widziane. Także zobaczymy, co z tego będzie. Dzisiaj jest poniedziałek, może nie być jakiejś dużej frekwencji, no ale jedziemy się przekonać. Cześć Azor, pilnuj chałupy. Tak, o tym będzie w następnym odcinku. 350 rzeczy na powietrzu. Udało się dojechać na miejsce. Tam mamy Caffeine Machine. Jakieś furki już tu stoją. Idziemy się rozejrzeć. Tak, jesteśmy na miejscu. Się zjeżdżają poszczególne furki. Oczywiście to nie jest tak, że to jest tylko zamknięte na S13, S14, S15. Tylko idzie tu spotkać inne auta. Do Triumph, fajny klasyczek, taki rzadko spotykany. O, ładnie zadbany, elegancki. Miejscowa naprawdę jest klimatyczna. Zajebiście. Lubię tu przyjeżdżać. To już w sumie chyba czwarty albo piąty raz tu jestem. I idzie tu właśnie spotkać na przykład coś takiego. I ludzie tym normalnie na drodze jeżdżą. Szaleństwo. A nie. Fajnie, fajnie. To wcale nie jest tak, że to tam sobie jedzie 30 na godzinę, tylko kurwa, niektóre to zapierdalają jak głupie. No. Fajnie się to prezentuje. To jest Alfa. Nawet bym nie powiedział, że to jest Alfa Romeo. O. Fajna wyścigówa.
pojebane. S15, gang S15. Ogólnie muszę poszukać takich żarówek. Według mnie robią robotę. Fajnie to wygląda. No, furki fajne. Elegancki. Ładne, nieprzesadzone. Co prawda można by było to zglebić bardziej. Ale i tak fajnie wszystko siedzi. No, chyba nie zobaczymy tam. O. Fajne. Zapakowany już do fury. Będziemy się zbierać do domu, bo się rozpadało strasznie. Jakieś tam jeszcze auta dojeżdżają, ale kawałek jest. Także widzimy się w domu przy obróbce. No i jesteśmy w domu. Trochę polało. Myślałem, że przyjedzie więcej samochodów, no niestety nie idzie przewidzieć wszystkiego, ale i tak myślę, że te parę furek, co tam było, robiły robotę. Nie był to najwyższy poziom, no ale myślę, że było dobrze. Także to na tyle w tym odcinku. Jak się podobało, zostawcie lajka, suba, komentarz napiszcie i widzimy się w następnym. Do zobaczyska. Na razie.